Hej, siemanko, z tej strony Mutu. Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będzie test pizzy tym razem, bo dawno pizzy nie było. Przetestuję dla Was moją ulubioną pizzerię, do której najczęściej chodzę. Jest to pizzeria Roma. Ona znajduje się w Ostrowcu na ulicy... na osiedle Ogrody. Na osiedle Ogrody się znajduje. No, ja tam najczęściej chodzę. Pizza tam kosztuje bardzo tanio, bo 11 zł za tradycyjną lub tam troszeczkę więcej płacicie, jak chcecie więcej dodatków jakichś, a więc w porównaniu do innych pizzerii to jest naprawdę tanio, za 11 zł. No i ja sobie idę ją zamówić i zapraszam za chwilę, pokażę Wam, jak wygląda i jak smakuje. Dobra, moi drodzy, ja już sobie moją pizzę zakupiłem. Jest to pizza tradycyjna, koszt, tak jak mówiłem, 11 zł. Są również tam chyba za 14 są jakieś. To się różnią tylko składnikami, że tam jest i więcej. Tutaj macie jedynie, tak jak widać, surówka, pieczarki i co? Serii pieczarki. Ale i tak powiem Wam, że już ten sam zapach, który jest teraz, to po prostu z niewola jest tak przyjemny. Jak właśnie powinna pachnieć każda pizza, Wam powiem. No i co, powiem Wam może trochę o lokalu. To lokal przyjemny, bardzo taki spory. Tam jest piecyk, także jest tak fajnie, przytulnie. Tyle, że mają tam spory ruch, Wam powiem. Czasami trzeba czekać na taką pizzę nawet pół godziny. Dzisiaj mi się udało po 10 minutach. 10 minut czekania, ale czasami, tak jak mówię, pół godziny nawet trzeba czekać, bo naprawdę jest dużo ludzi tam przychodzi, ale lokal taki przyjemny, fajny piecyk, fajna atmosfera, także to na plus. No i co, tak się prezentuje nasza pizza, widzimy, dosyć spora. Tutaj surówkę mamy i na to od razu w standardzie ketchup. Dobra, to ja się biorę za konsumpcję. Oczywiście do popicia cola, tak jak zawsze. Dobra, myślę, że tak powinno być dobrze widać. Czyli mamy nalany kubeł coli do tego. No i dobra, pierwszy kawałek. Zobaczycie, czym się ta pizza wyróżnia. Dlaczego mi najbardziej smakuje. Widzicie, już bardzo fajnie ciągnący się ser. I ten zapach, to powiem Wam, że jest po prostu poezja. Widzicie, jak to się ciągnie fajnie. Tak powinna właśnie wyglądać każda pizza. I powiem Wam, że smakuje mi nawet lepiej niż te wszystkie w takich restauracjach, tak Grasso i tak dalej. Widzimy, tutaj to ciasto nie jest takie sztywne. Jest namięknięte, ale to wcale, powiem Wam, że nie przeszkadza. Próbujemy. Powiem Wam, że to ciasto takie mięciutkie i te pieczarki tak fajnie czuć, takie świeże pieczarki. No powiem Wam, że to wszystko się tak fajnie komponuje w tej pizzy, że dla mnie no to ta pizza bezkonkurencyjna jest. Ale są różne opinie. I spotkałem się z opinią kilku osób, którym ta pizza w ogóle nie smakuje. Także jak widzicie, różne są opinie. Dla mnie jest ona najlepsza. Dla innych może po prostu mi nie smakować. Jak widzicie, w zupełności wystarczy ta tradycyjna, ten ser i pieczarki z surówką. W zupełności to wystarcza, 11 zł, bardzo niska cena. No i moim zdaniem do tej pizzy się nie ma się do czego przyczepić, że tak powiem. Jeszcze sobie popiję.
Ten ser taki fajnie ciągnący się jest. Te takie świeże pieczarki. No powiem wam, że poezja, poezja. Po prostu to jest poezja. Dla mnie numer jeden i tutaj będzie chyba ocena dziesiątka. Bo nie jest ani droga, a jest zajebista. I tu mi się już raczej nic nieprzyjemnego nie przytrafi, bo ja tą pizzę dosyć często sobie jem. Także ja mam już o niej wyrobioną opinię. No, możecie mi napisać w komentarzach, czy wam ta pizza smakuje, czy nie. Jak wy byście ją ocenili. I napiszcie mi, jaka waszym zdaniem jest najlepsza pizzeria w Ostrowcu. Jaka najlepsza pizza i dlaczego. Napiszcie. I gdzie się znajduje, mi też napiszcie. Bo postaram się ją przetestować. No, jak się podobał filmik, zostawcie łapeczkę w górę. Subskrybujcie, komentujcie i do następnego razu. Trzymajcie się, hej!